Wiosna bez pneumokoków to nazwa akcji agresowanej do rodziców wszystkich legnickich dzieci, które nie ukończyły jeszcze 5 roku życia. W charakterystyce produktu leczniczego, jakim jest szczepionka Synflorix, jest wyraźnie napisane, że nie wolno nim szczepić starszych dzieci, stąd bezpłatna akcja obejmuje jedynie najmłodszych legniczan urodzonych w latach 2013-2016. Z tym, że oczywiście nie cały rocznik 2013, bo te dzieci, które już skończyły 5 lat, to niestety nie będą mogły być objęte. Chcąc bezpłatnie zaszczepić dziecko, rodzice muszą się najpierw zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu lub do pediatry. I tam lekarz będzie dziecko badał, tak jak przed każdym szczepieniem. Jeśli lekarz uzna, że dziecko jest zdrowe, że może być szczepione, to wtedy będzie tą szczepionką zaszczepione. Do przychodni zdrowia najlepiej zgłosić się zaraz po wielkanocnym poniedziałku, ponieważ pierwszą dawkę szczepionki dziecko musi otrzymać najpóźniej do 20 kwietnia, natomiast drugą do końca czerwca tego roku. Pneumokoki to są bardzo poważne drobnoustroje, które wywołują choroby bardzo też ciężkie, bo od zapalenia ucha środkowego, które może mieć lżejszy albo też ciężki przebieg, zwłaszcza u malutkich dzieci, do zapaleń płuc, zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i sepsy, która jest już najbardziej inwazyjną chorobą pneumokokową. Jak tłumaczą specjaliści, posocznica pneumokokowa nie kończy się wyzdrowieniem. Niestety zawsze powoduje powikłania, nierzadko zakończone amputacjami palców lub nawet całych kończyn. Nigdy nie wiemy, na kogo trafi ta straszna choroba, więc dlatego zaszczepienie przeciwko pneumokokom to jest naprawdę bardzo duże dobrodziejstwo. Ja uważam, że rodzice, jeśli dbają o zdrowie swoich dzieci, to naprawdę powinni się nad tym głęboko zastanowić i jeśli jest taka możliwość, zaszczepić dzieci. Pomysłodawcami i organizatorami bezpłatnej akcji są Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny.